dzień dobry, cześć czołem, boom, headshot, bandą, debili, nudy nie ma nawet chwili, Patryk Rojorejewski, Roy Playing Games, Horojki, Until Dawn, kochani, Ash. Jest noc, Ash. W rzeczywistości, w grze, Ash is dust to dust. Skończyli się na Kill'em All, kochani, Kill'em All, no właśnie, czy misja się uda? Czy coś spieprzy i przeżyją? Crackers w sosie salsa. A te meksykańskie wtorki w Lidlu? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Open it. Okay. Jak to niedobrze? Doskonale właśnie. Jest krew, czyli jest szansa chociaż na symboliczne wykrwawienie. Torhara, wiesz już, czy podzielisz Fanny Moment z tej serii na 4 czy 8 części? Słuchamy. Co na to, Grimbo? Po czym poznać eksploratora? Że nawet w Tetris eksploruje, kurwa! Zgadnijcie kto? Po czym poznać eksploratora? Chcę dać po prostu oprawcy szansę na ubicie ofiary. Dalej salsa. To mi przypomina moje pierwsze prymitywnie. Pierwszy odcinek. Osoby wtajemniczone skumają coś. Pierwsze skojarzenie. Przyznacie, że trafne. Kto teraz zatrzymał filmik i zapoznał się z pierwszym odcinkiem prymitywnie? Kto zna go na pamięć? Z piołu powstaniesz, w proch się obrócisz. Chyba jakoś tak. Z prochu. Z popiołu powstajesz, w popiół się obrócisz. Nieważne. Ważne, że powiedział to człowiek z miotaczem ognia. Okej, idziemy w las. Tu często się ginie. Cholera jasna, ale z tego wynika, że mój faworyt. Nie, wystarczy, że aż padnie. Tak jeden dead na odcinek. Chociaż wolałbym więcej. Ashley Judd, piękna aktorka. Jest tam kto? Ashley? Kiedyś, teraz już. Czekaj, tam widzę. Okej, co tu mamy? Tu też jest krew? Nie. To jest lód. Iść do przodu, czy jednak skręcić? Czy będzie to zły skręt? Czy nie? Czekajcie. Czy ja widzę chociaż ociupinkę krwi? Ja pierdolę. Co? What the fuck is that shit? Kto to tu postawił? Profesorek. Dobre, dobre. Boże, jaka ta gra jest doskonała. Strasznie fajna. Przejdziemy? Co to w ogóle jest? Ach, cholera. Cholera, to nie Ash. Chociaż też jest głupią świnią. Oh yeah. Czy jest szansa na mord? Jest, ale to były niestety jego nogi, chyba. Shit! No nie wiem, no mam jakiś plan na tą serię, prawda? A wiecie, że potrafię być zdeterminowany i konsekwentny, dlatego też sorry, stary. Będę musiał przelać swoją miłość na vlogera. Chyba, że czekajcie. Tam był łeb świń, prawda? O, to niby ja myślę, on myśli, tak? To jest w sumie dobra opcja, żebym się nie ruszał. Pozbawił głowę Ash. Nie, pozbawił tułowia Ash. I wczepił jej w głowę tułów świń. To byłoby dobre. Rojo! Widziałem miliardy tego typu horrorów. Niby mam się za wytrawnego kinomana. Kinomaniaka. Ale kilka gówienek mam na koncie. Oj, mam. Na przykład bardzo lubię azjatyckie gore. A wy? Urhara na pewno. Tam coś dyndo. Niestety nie trup.
bo zbyt łatwo poddaje, ulega wiatru. Aż? To tylko jakaś szmata. Słuchajcie, jest krew. Ten tłów świni Ashley! Będą jaja, jak strzelę wdycha. A nie, to nie potrafię strzelać. No nic, kombinujemy. Aż! Dobrze, że mówią. Jestem w stanie zapamiętać imię, mi trzeba tak 300 razy właśnie powtórzyć, to wtedy zakumam. Za mnie tu wystraszy. O nie, słyszę jej krzyk. Ona jest tutaj gdzieś zamknięta. Ashley! O! Proszę! Jest! Jest motyw piły! Mamy to! Jesteś tam? Witajcie! I dziękuję, że dołączyliście. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rodzaj testu. Aby się powiódł, będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Tu wchodzi piła. Ale będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje. A który nie? Mam pytanie do organizatora teleturnieju. Czy mogą odpaść obydwoje? Proszę. Proszę, zebrać go spokój. Reguły są proste. Christopherze, dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. O nie! Błagam! Okej, wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. O, stary człowieku, nic nie rób, trzeba to przemyśleć. Ja nie chcę tutaj umierać! Dajcie mi chwilę. Dajcie się skupić. Nie, no nie ma. Może chwileczkę poczekam i oby zginą obydwoje, tak przejdzie. Kurwa, czyli nie będzie double kill. Niestety, wolę Josha. Viva YouTube! Przepraszam. Proszę! O Boże! Braci się nie traci. Dupy się zmieniają. Przyjaciele pozostają. Nie! Nie! No w tą stronę przecież! Kur! Jak to? Mi się jeba bajka! Stary! Jeba mi się bajka! Nie możesz tego zrobić! Nie! Ara! Ara! Nie patrz, Ashley! Czemu mam nie patrzeć? Chris powie, że nic mu nie jest, błaga! Nie, tylko stracił przytomność wskutek szoku. Już, Ashley, już! Ashley, obiecuję, że będziesz następna. No myślałem, że po prostu jak kiwnę, nie? No to wybieram tą ofiarę. Nie! A tu właśnie nie! Gra mnie oszukała. No nie powiem, jego vlog będzie miał dużo wyświetleń, ale czy warto aż tak się sprzedać? Chris! Kurde. Ashley! No nieważne, mamy trupa, pociesz się, Roy. Pociesz się. Krew? Aż, czy ja to krew? Wszystko okej? Okay? Jasne, w jak najlepszym porządku, to kurwa salsa! Mów! Żyje! Co? W naszych oczach! O czym ty mówisz? Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić! Nie rozumiem! Co się stało? To była piła! Miał przeżyć on albo aż! O Boże! Przecięła go i wypiła mu wszystkie plaki! Co? Poproszę o szczegóły, Chris, o czym ty mówisz? Zabiłem go! Chwila, Chris! O Jezu! To jest moja wina, mat! Jezu, to jakieś szaleństwo! Musimy wezwać pomoc! Ona miała zginąć, kurde! Ja nie, już, spokojnie! Matt, musimy sprowadzić pomoc. Matt, zdejmij to kurtkę, przestań udawać fanboya GTA i się ogarnij. Bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięła. To jest w schronisku. Okej,
Masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i wszystkich? Coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać, aż nas wyrżnie? Ale co z... Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już. Aj, się stamta. Aha, i... trochę ich jeszcze zostało. Ale spieprzyłem. Naprawdę to przeżyłem. Nie tak to miało być. Ale przyjdzie jeszcze Kryska. Na matyska. Co za psychole. Jedziemy. No witam. No siema. Napięta atmosfera tam u ciebie. Czy wszystko układa się tak jak chcesz? Nie. Nie. Aeroe miał przeżyć. Rozumiem. Uważasz, że ci biedni ludzie dostają to, na co zasłużyli? Jebła mi się kolejność. Próbuję ci pomóc. Ta gra, którą toczysz, wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. Ale widzowie są happy. To jak pogrywasz, happy. Nie świadczy dobrze o twojej dobroczynności. Oj tam. Zawsze mogę się wybielić haterem. Tak. Ktoś mi kurwa wytłumaczy, co leży na moim stoliku. Jak długo jeszcze planujesz przeciągać tę całą swoją żałosną szopkę? Do skutku. Nie przerazisz mnie. Wierzysz, że jestem prawdziwy? Nie, istniejesz. I właśnie jesteś to moim jest cały twój materializacją sumienia. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? Jestem graczem, także raczej mam z tym problem. Nie sądzę. Przypadek. Kocham te nasze spotkania. A dalej mam wrażenie, że w pewnym oświetleniu masz rozprutą dupę. W poprzednim odcinku. Dwa trupy i zero skruchy. Aroe kurwa, jedyny luzak. Chociaż był podejrzany w kilku sytuacjach. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę! Jessica! O mój Boże! To naprawdę chciałem, żeby on też zginął, ale chyba nie było takiej opcji. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Kwestia ciasności odbytu. Czy może się tam ukrywać? Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholera. Odryw sobie rękę, rzuć w stronę psów, żeby ich czymś zająć, odwracając jednocześnie uwagę i udaj się zobaczmy, w pogoń co tu mamy. Za oprawcą. I zagadaj go na śmierć, jaki to nie jesteś zajebiście przystojny. Co se strzeliłem? Kurwa, w tym stanie, przed kim ty kurwa uciekasz? No nic. Pomogę ci się zabić, skarbie. Zrobię wszystko, co w mojej chorej mocy. A gdzie są psy? Od razu podejdę w tym kierunku. Yes! Kill him! Ale zimno tutaj dzisiaj, nie sądzicie? Gdzie było wycie psów? Kurde, z tamtej strony. Nie chcę go przez przypadek ocalić. Może po prostu zapukam.
Dzięki Bogu wszedłem głośno, żeby przykuć uwagę oprawcy. Tak, zapukaj. Eat me. Ale to, że uda mi się go uśmiercić, nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby go wykwintnie uśmiercić. Nacieszyć chore zmysły. Nie, on się sam zabije, a mogę odłożyć pada. To jest kompletny idiota. Zapukaj, kurwa. Loket. No dobra, tutaj niczego nie wymyślę. Będę musiał chyba pocisnąć w offroad. Czy tu są tylko te klatki? Tutaj również. To piękne zrezygnowanie na jego twarzy. Coś cudownego. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Może z tej strony? A jednak. Sprawdźmy. Patrz na to. Znaczy do kogo mówisz? Ona nie żyje! Nie masz rozmówcy. Sanatorium. Piękna sceneria pod horror. Dobra, chodźmy do adminów tarczowników. To jest archiwum banów, słuchajcie. Skromne, bo to nie hajsownicy, także no, za wiele kartoteki tu nie ma. Ktoś bardzo chciał zajrzeć do środka. Kurde no, nie chcę tego podnosić. A? Jeszcze trochę. Dobra. Patrz na to. Stary, z kim ty gadasz? Ona nie żyje! Widzę, że nie potrafi tego przyjąć do świadomości i pogodzić się z faktem straty. Jakże inteligentnej kobiety. Tu są gdzieś psiaki. Oh yeah. Tylko umiejętnie rzucić się w ich szpony i zębiska. Okej. Szkoda, że nie można wyjąć filmu, gdzieś wywołać albo sprawdzić. To mogłoby być ciekawe. Pewna była swego czasu taka gra typu pojeden klik. Być może swego czasu zrobię z tego sentymentalnie przez gry Black Dahlia. Czarna Dahlia. Film na faktach. Znaczy gra na faktach, jakby nie było. Na pewnym momencie. Wchodzimy w posiadanie filmu, go odtwarzamy. Jakieś tam kurwa chore sceny dzieją. Ach, na tamte czasy ta gra potrafiła przestraszyć. Jestem ciekaw, czy graliście. Black Dahlia, sprawdźcie sobie. Kłopoty na górze Blackwood. Dobre. Właśnie, fajnie, że te artykuły nie są za długie. Można je przeczytać. Jednocześnie naprawdę poczuć klimat danej lokacji. To mega, mega okej. Naprawdę fajnie to zrobione. Dobra, to zatem skręcimy tam, zobaczymy co jest jeszcze tu. Tu nic nie ma. Czyli skręcamy. Szczurek. Tu coś mamy. Kolejny wycinek. Czyżby kolejny pacjent? Kartoteka medyczna. Nie? Okej. Okay.
Dobra, medyczne pierdolenie, godne doktora House. Czyli tak zwana medyczna zasłona dymna żargonu. Że na pewno jest tak. Wiadomo, że pociśniemy tam, ale tu jeszcze było miejsce, nie? Czy nie? Nie. Dobra, fuck it. Tu będzie magia. To tak osowiale. Nie bój się. Będzie bolało. Jutro będzie gorzej. On jest przerażony, bo wie jaki zagrajmer nim steruje. O kurde. Ohyda. Dobra. Powiedzmy, że niestety mam się czym bronić. Czyżby niewidzialny masek na maczeta? Nie. Takie rzeczy. Czyżby tędy? Raczej tak. Oh yeah. Gdzie są kundelki? Oh yeah. Jakieś archiwum. No błagam, mysze. O. Tam jakiś pokój wyznań z Big Brothera. Na bank. Dobra, tu nic nie było ciekawego. Tu będzie... Oh yeah. Prawie Outlast. Podoba mi się. Nie dałem. To jest tak zwany motyw, który przypomina wam, że fajnie jest dać komuś pod filmem łapkę w górę. Zaraz, chwila. Moment. To ty mnie karmił? Tak! Tak! Poczekam, niech się wykrwawi. Dawać psy. Oj, tak! Ale rzeźnia! Ewidentnie piła. A spróbuj otworzyć sidła, może stracisz całą rękę. Głośniej, psy nie słyszą. Spróbuj jeszcze raz. Jest szansa, że psy mnie dojadą. Przełamał to. Otwórz sidła, dajmy, dasz radę. Cholera jasna. O Boże. O, dzięki. O Boże, dzięki. Ale stracił maczetę, nie? Czyli nie mamy już niczego do nóg. Obciął palce, dalej maczeta byłaby cała. Miałbym się czym bronić. Oh yeah. No i gdzie te psy? Nie udało się. Z której strony wszedłem? Chyba z tamtej właśnie. Czyli muszę iść tam. Dobra, okej. Okay. Tu był ten funny box. Doskonała zabawa. Okej, okay, to mamy kaplicę. To może być interesujące. Może znajdziemy w tym miejscu.
Sik! Przepraszam. Ach, sik! Okej, bramka numer 4. Idź na całość, czy będzie kod ZONG? Sprawdźmy to. Tu coś wyskoczy. Pewnie nie topesz albo coś w tym stylu. Przekonamy się. Okej. Historia o delikatnym zabarwieniu kanibalistycznym. Zawsze na propsie. Co będzie tu? Grotto! Otwieramy skrzynki. Tego jeszcze nie było. O, ja jebie! No nie, a jednak zombie. Zajebioska. Za doskonale chore gówno. Okej, wejścióweczka do kaplicy. Przyda się. Okej, sprawdźmy to. Wybornie. Mogę całe życie takie gry nagrywać. A co było tam? A to miejsce robi się coraz ciekawsze. Wreszcie powiedziałeś coś, z czym się zgadzam. No cóż, ja zbieram figurki, ktoś inny zbiera figurki. Jest dobrze. Trochę go poraniłem. To jest ta chwila, gdzie odkładam pada? Sobie gniazdko. Tak, nazywam to kryptą. Dobra, mogę zejść tam. No w sumie nie ma innej opcji, bo tam się zabarykadowałem przed wilczkiem, niestety. Jak mnie gra po prostu strollowała z tym. No cały czas mi to gdzieś tam po głowie się chodzi, no. Ach, cholerka. Nie no, to byli admini. To tam już byłem. No, aha, bo to, dobra. Mam już kartę. Także spoko. Okej. Okay. O Jezu! Zajebiście. Okej. Okej. Aha, bo go mogłem uderzyć.
spokojnie, wtedy był jeszcze bardziej wkurwiony. A go nie chciałem uderzyć, żeby on nie uderzył. Dobra, psia. Bądź tu dobry i pisz wiersze. No, co my tu mamy? No, bez jaj. Boże, ten człowiek myśli. Mam cię. Niestety. Ale spokojnie. Pamiętaj, kto z tobą steruje i kto tu nie potrafi strzelać. Chyba, że... Tu był gdzieś ten sierściu? Gdzieś się zmył. No dobra. Niech będzie. Tu coś jest. A! Kubek grzybiarza. Koszyk. To już wolałbym nawet grotkę. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. A to broń Boże nie użyję tego. Najgorsze jest to, gdy będę musiał to zrobić. Nie jest tak łatwo zabić człowieka, wam powiem. Oczywiście to stwierdzenie nie dotyczy gier z kategorii postal. To tym się strze? Ale ja przede wszystkim tym napierdalę, we wszystkich strzelankach jest R2. No to ja nie wiem. Raz tak, raz tak. Nie zawsze mi to sterowanie w smak, no ale dobra. Tu kisiel, leje się srogo. No i dobra. My kurwa jesteśmy. Nie no, nie mogę cały czas myśleć o biednym Aerochemiksie, no. No gdzie jak leziesz, ciulu? Tak jak mnie prowadzisz, ciulu. Tam jest. No jasne, zamknięte. Masz guna. Okej. Tak, płoń, wiedziałem, że to benzyna. Tak, tak, tak. Nie, nie kończmy jeszcze tego wątku. Nie, przecież było tak szampańsko. Tak pociąga za sznurki. Ej, zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Oj tak, skarbie, odcinek w pytkę. A zatem, ahoj w stronę Sido. Dalej wierzę w te Sido. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem,
kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być chyba, że jesteś Roje i masz playlistę postalowo. Od razu jakoś lepiej się czuję. O nie. Kolejna szansa na przeżycie. A niech będzie. Co znowu? Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Ale moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Nie, no zwróćmy na siebie uwagę. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... A, po prostu to zrób! Oh yeah. Znajdziemy w środku. Jak wygląda sytuacja? Cholera. Co jest grane? To jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jeden z drugiej ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Wyskoczysz? Jestem dobry, Em. Ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, dobra. Wszystko tutaj jest totalnie powalone. Jeszcze jedna jakaś akcja. Dobrze wiedzieli, co robią. Kończymy, bo kurde, jest suto. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa! Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Jak wyczuwam głupi tekst bohaterów Until Dawn, chce mi się kijać. Kręci mnie w nosku brzydko bardzo. Musi być coś! Jakiś sposób, nie wiem. Zamieniam się w słuch. Spójrz na te graty, musi tu być coś użytecznego, prawda? Jakie milutkie. Cofam suba. Cofam su! Jak to? Nie może być! Cofam suba. Żarcik polonizatorów malutki? To dobrze, widać, że mają świadomość potęgi YouTube'a. Drżyjcie, kurwa. Speed control dałbym run. Ale nie mogę tego zrobić, albowiem nie posiadam kluczyk. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Nie ma skrzynek! Bęgi! Bęgi! A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Nie. Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia! Co zrobić, by spieprzyć? Nie wiem, Em. To niby mogłoby się udać, ale wiesz... Chyba raczej powinniśmy jednak wrócić do schroniska. Nie powinniśmy oddzielać się od reszty na tak długo. Co? Naprawdę? Co ty masz za jazdę z tym wracaniem do schroniska? Chcesz się schować w swoim pokoju? Zawsze byłem czyimś psem! Nie bądź cipa, Matt. Musimy to zrobić. Okej. Okay. Z takim imieniem... Okej. Okay. Jak tam chcesz. Mati. Kochani, dobra. Dziękuję wam serdecznie. Było jak zwykle przewybornie. Po prostu doskonale mi się to w to gra nagrywa.
Super, czy świadomość, że wy się dobrze bawicie. Nic piękniejszego. Idealna, chora symbioza. Patryk Rojewski. Until Dawn. Zajebioza. Trzymajcie się. Headshot.